Nazywam się Anna Błachucka. Z racji rocznicy Bitwy Małogoskiej przygotowałam scenariusz lekcji dla nauczycieli o postaci z naszego regionu, z Kozłowa, o Zygmuncie Napoleonie Rzewuskim herbu Krzywda. Tytuł tej lekcji: Życiorys powstańca. A cóż to jest Polska? Czy mamy wdawać się w wojnę z Galicją i Poznaniem o przywrócenie Polski w granicach z 1772 roku? Polski obejmującej Rusinów i Niemców z ustrojem republikańskim i demokratycznym? Gdzież granice Polski? Co więcej, gdzie granice wojny, która musiałaby sprowadzić Rosję do pierwotnej nicości? Kwestię tę wygłosił 20 lipca 1863 roku na debacie w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu dyplomata John Russell. Przenieśmy się na chwilę w nasze rejony. Popatrzymy sobie na mapę z 1836 roku. Zobaczymy, jak wyglądały nasze miejscowości, gdzie leżały, które już były, których nie było. Zaczniemy od Małogoszcza. Małogoszcz wtedy był miastem. Miał ponad 1000 mieszkańców. Była tu stacja pocztowa, kościół, apteka, magistrat. Miasteczko rozwijało się. Miało kilku szewców, kilkunastu garncarzy, browarników, kilka sklepów. Gdy będziemy jechać obok Góry Sabijanowskiej, tą drogą, o którą tu teraz widać, dojedziemy do Kozłowa. Mijamy słupek. Dziś ta nazwa funkcjonuje. Są to jeszcze ruiny starego młyna. Mijamy Ludwinów. Tam był też dwór Rzewuskich i przyjeżdżamy do Kozłowa. Kozłów w tym czasie miał 54 dymy. Nie mówiło się o ludności, ale o ilości powiedzielibyśmy chałup. Do Kozłowa w 1837 roku sprowadza się wraz ze swoją rodziną Napoleon Modest Rzewuski, herbu Krzywda. W Kozłowie była posiadłość Suchodolskich, niezbyt dobrze utrzymana, ponieważ zarządzała nią babcia Suchodolska i jej wnuczka, Henryka Suchodolska, dziewczyna 17-letnia. Kozłów nie miał gospodarza. Jeśli popatrzymy później na taką jeszcze inną wiadomość, to zobaczymy, że gospodarze Kozłowa zmieniali się wielokroć. 10-15 lat i byli nowi. Kozłów jest w upadku, mówię o dworze. Dwór jest stary, lichy, do tego stopnia, że Wózki nie widzi się w Kozłowie, że ślub bierze w Ćmińsku. A dlaczego ślub bierze w Ćmińsku? Bo to pierwszy inżynier, pracował w Bobrzy, a Bobrza należała do parafii Ćmińsk. I przez wiele lat, aż do powstania styczniowego, będzie dzielił swoje siły na pracę w Bobrzy jako inżynier, no i gospodarz Kozłowa, dziedzic Kozłowa. W Kozłowie, jak widzimy, był młyn. Popatrzmy tam, gdzie jest ML. Tu jest jeden młyn. A jak pojedziemy tą linią w górę, tam w górę, w stronę Ciesiel, tak, w stronę Ciesiel, to tam są źródła Lipnicy. O tutaj, tu były bagna, tu przed Cieślami, tutaj na zboczu tych gór, tak, tutaj. I stąd ta rzeka wypływa. Z siedmiu źródeł, jak mówi Rzewuski. Co znaczyła rzeka i co znaczyło źródła, to my dobrze wiemy. Dwory lokowano nad wodą czystą, bo przecież Kozłów miał zezwolenie propinacyjne na produkcję alkoholu, piwa. Trzeba było skądś tę wodę brać. Wracamy śladem rzeki Lipnicy do Kozłowa. Tutaj widzimy to kółeczko, jest to staw i źródło, z którego czerpią wodę do wielkiej gorzelni. Ta gorzelnia przynosi
Kozłowowi duże dochody. Wzdłuż tej rzeczki zobaczymy dwa młyny. Jeden młyn tutaj troszeczkę niżej, tak, jedźmy tą rzeczką. To jest młyn Grobla. Będę się odwoływała też do dzisiejszych zabudowań. W tej chwili na Grobli jest bardzo ładny ośrodek wypoczynkowy. I drugi młyn to jest Borowiec. Borowiec jest młynem nowoczesnym, że Wózki sprowadza tam nowoczesne maszyny, czerpie z tego duże zyski. Jak wygląda, cofnijmy się teraz do Kozłowa, zobaczymy ten nasz Kozłów jako wielki kapelusz, jasny, z jasnym rondem i naokoło otoczony lasami. Tutaj, gdzie kończy się literka W, jest największe wzniesienie Kozłowa, ponad 300 metrów. Dziś ta góra nazywa się Pańska Góra. Naokoło te białe plamy nazywają się Pańskim Polem. Tam, gdzie wypływa rzeka, te tereny nazywają się białe ługi mówili na to, z tych białych ługów kipiących, o nich było szereg baśni, tam się wszystkie diabły kozłowskie mieściły, wszystkie południce tam się zbiegały, wszystkie szczary tam powstawały. Ciekawy rejon Kozłowa, który teraz wysechł i nie wiem tylko, co się zrobiło z tymi dziwnymi zjawami. W Kozłowie mieszkają Rzewuscy. Będą budować dwór, obory, stodoły, będą się rozwijać, będziemy o tym dalej mówić. Kozłów staje się gniazdem dla rodziny Rzewuskich. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jak się w Kozłowie zmieniali właściciele. To jest tylko wycinek ze słownika geograficznego. Dopiero gdy przyszli Rzewuscy, troszeczkę niżej, tu będziemy widzieć Henryka Suchodolska, po śmierci wuja obejmuje cały Kozłów i wnosi go w posagu około 1845 roku swemu mężowi Napoleonowi Rzewuskiemu herbu Krzywda, inżynierowi drugi mostów. I tutaj Rzewuscy zasiedlają Kozłów i trwają ponad 50 lat. Jeżeli patrzyliśmy na tę mapkę, to trzeba tutaj wspomnieć jeszcze o takich rzeczach. W czasie powstania styczniowego powiatu jędrzejowskiego nie było na mapie Królestwa Polskiego. Obszar dzisiejszej ziemi jędrzejowskiej, a więc Jędrzejów, Wodzisław, Małogoszcz, należał do powiatu kieleckiego. Także jeśli będziemy szukać wiadomości z tego okresu, to będziemy szukać ich w powiecie kieleckim. Jędrzejów, miasto rządowe, liczyło ponad 2000 mieszkańców, Małogoszcz był też miastem rządowym, liczył ponad 1100 mieszkańców. Spotkałam się z liczbami 1200, a nawet 1300. Jest rok 1843. Rozczytamy ten akt urodzenia, bo on jest zagadką i był zagadką dla wielu historyków, ponieważ dopiero w rok po chrzcie zgłoszono narodziny syna. Również ten chrzest wyjaśnia, jak jest z imieniem Napoleona i Zygmunta. Otóż Napoleon Rzewuski ojciec miał drugie imię Modest. I od tej chwili, jeżeli będę mówić o ojcu, będę mówiła Napoleon Modest. Natomiast syn na chrzcie, jak Państwo tu widzą, jak sobie tu Państwo czytają, nadano mu imię Napoleon Zygmunt Rzewuski. Znamy go później, z późniejszych czasów, jako Zygmunta Napoleona, ale o tym będę mówiła później. Proszę zobaczyć, że 1844 roku sporządzono akt i mylnie czasami jest w opracowaniach, że się urodził w 1844 roku. Urodził się w 1843 roku i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w domu jego dnia 18 lutego 1843 roku o godzinie 6 rano. Radość wielka u Rzewuskich. Urodził się syn. Przejdźmy teraz na następną planszę. To jest herb Rzewuskich, warto też popatrzeć na ten herb. I teraz Modest, Napoleon Modest Rzewuski miał czterech braci. Ignacy, Stanisław, Józef Rzewuski urodzili się w Potoku.
to jest ten, który był w powstaniu listopadowym, który otrzymał krzyż Virtuti Militari, postać bardzo ceniona w rodzinie. Wincenty Franciszek, wykształcony student uniwersytetu, pracuje później w dyrekcji kontroli i w komisji skarbu. Mateusz też brał udział w powstaniu listopadowym, niemniej nic nie wiemy o jego wykształceniu. Dalej, Napoleon Modest to jest ojciec naszego bohatera i tu widzimy, że zawarł małżeństwo w Cimińsku z Henryką Honoratą Słodolską, urodzoną w Ciepielowie i dziedziczki Kozłowa. I jeszcze była Salomea Józefa Katarzyna, która zmarła wcześniej, bo już w 1811, oraz Teresa Jadwiga Józefa, która mieszkała w Kozłowie i zmarła w Kozłowie, urodziła się w Kodrąbie. To jest rodzina jego ojca. Co powiemy o tej rodzinie? No jak już wiemy, dwóch braci brało udział w powstaniu listopadowym i po tym powstaniu dostało tak zwany wilczy, nie wilczy bilet, tylko bilet na wieś albo paszport na wieś, mówiono. Oczywiście musieli złożyć przysięgę na wierność carowi, musieli się meldować, gdy gdzieś pojadą, musieli meldować o każdym swoim kroku, byli śledzeni, pilnowani, powiedzielibyśmy dziś inwigilowaniu. Nie mieli gdzie pójść. I przyjął ich właśnie Napoleon Modest do Kozłowa. Ignacy Stanisław Józef Rzewuski mieszkał w Kozłowie i Wincenty Franciszek Jan w Warszawie, a Mateusz Michał też mieszkał w Kozłowie. Idźmy dalej. Józefa też sprowadziła się do Kozłowa. I teraz popatrzmy tutaj, Napoleon Zygmunt, powstaniec styczniowy. Popatrzmy teraz na rodzeństwo naszego bohatera. Bronisława, tam gdzie będzie, Bronisława Maria Genovefa, zmarła. Później była drugą, a według zapisu, i tak śmiesznie to jest, bo znowu ten zapis był niezrobiony jak trzeba. Pierwsza się urodziła Ludomira Helena Julia w 1838 roku. Wyszła za mąż za Konstantego Łabęckiego, bardzo ciekawa rodzina, będę później o niej troszeczkę jeszcze mówić. Bronia zmarła. Urodził się Napoleon Zygmunt 18.02.1843 roku, powstaniec styczniowy, dalej czytajmy, zmarł w Stryju. Pierwsze małżeństwo z Leokadią Troczeską, dotarłam jeszcze do drugiego małżeństwa, o tym też będziemy mówić. Artur Eugeniusz Tadeusz zmarł. Dwa latka przeżył. Henryka Maria doczekała późnych lat, mieszkała w Nałęczowie po powstaniu. I jeszcze jedziemy Ryszard. Ryszard zmarł w 1953 roku. I Władysław to jest ostatnie dziecko Rzewuskich i dziedzic Kozłowa. Zostawmy już to drzewo i przejdźmy dalej, już nie będziemy dalszej rodziny poruszać, to dla ciekawych, którzy sobie obejrzą. Jak się układały losy Rzewuskich w Kozłowie? Proszę zobaczyć, że w ciągu od roku 1837 do 1887 w Kozłowie urodziło się 13 dzieci. Siedmioro Rzewuskiego, czworo żyło, troje zmarło. Truszkowscy to jest nazwisko córki Henryki. No i Władysława Rzewuskiego, troje dzieci. Kozłów miał kwitnąć. Wybudowano nowy dwór, rodziły się dzieci. Radość była duża, urodził się syn Napoleon Zygmunt, bardzo zdolny. Weźmy tutaj, najedźmy na Kozłów. Ja to przetłumaczę tutaj, o co tu chodzi. To jest rok 1853. Rok, który wiele zdecydował o tej rodzinie. Mianowicie, w tym roku zmarła Anna Rzewuska, matka Napoleona Modesta. W tym roku zmarł również Ryszard. W tym roku urodził się Władysław Rzewuski. W tym roku nasz bohater pierwszy raz
można powiedzieć, postawiony był przed dorosłym zadaniem. Został ojcem chrzestnym swojego brata. I w tym roku również rozpoczął naukę w kieleckiej szkole Hillera. Rok 53 był rokiem smutku i radości naprzemiennie. Każdy miesiąc coś przynosił. I ponieważ było więcej tych smutnych chwil, bo zmarło i dziecko, i matka, nie potrafiono się cieszyć z wielu rzeczy, które ten rok przyniósł. Bo dalsze lata będą coraz trudniejsze i coraz gorsze. Będziemy mówić teraz o Kielcach. Nasz bohater, zaledwie 11-letni chłopak, niespełna, idzie do Kielc. Czy mieli guwernantkę? Mieli. Ale że Wózki założył sobie, że syn będzie inżynierem. Wymarzył sobie, że syn będzie miał wykształcenie techniczne. Guwernantka nie mogła temu sprostać, no jakbyśmy to powiedzieli, tak jak i dzisiaj. Jeżeli była dobra z przedmiotów humanistycznych, to miała duże kłopoty z techniką, z matematyką, z mineralogią. I że Wózki decyduje się wysłać syna do Kielc, do szkoły Hillera z internatem, żeby tam no, miał dobre podstawy do nauki. A miał. Któż to był ten Hiller? W naszym regionie, w Miedzianej Górze, powstała przychodnia lekarska, branżowa byśmy dzisiaj powiedzieli, gdzie dyrektorem tej przychodni został dr Andrzejewski i on to dla swoich synów, ponieważ miał synów, więcej synów niż córek, sprowadził guwernera. Guwerner był bardzo przedsiębiorczy i wyczuł szybko interes i założył szkołę, prywatną szkołę męską Hillera. I tam się uczył nasz bohater. Specjalnie tutaj wzięłam wykres z 4 stuleci, żebyśmy sobie troszeczkę popatrzyli na te Kielce, jak się układała ludność w naszym mieście bliskim, w tej chwili mieście wojewódzkim. Jak popatrzymy na rok 1827, to jest ludności 4135, mniej więcej tyle, co teraz w Małogoszczu. Takie były Kielce. Ale następny rok to jest spis dopiero 1869. No widzimy wzrost prawie dwukrotny. No to by nas mogło zmylić. Zaczęłam szukać po słownikach, jak to było w okresie powstania. Otóż z dniem 1 stycznia 1845 roku Kielce zostały zdegradowane do miasta powiatowego. I wtedy ludność, liczba mieszkańców bardzo drastycznie spadła. Nie znalazłam, ile spadła, ale znalazłam, że przed samym powstaniem wynosiła 3792 osoby. A więc popatrzmy, jak to wyglądało. Zapełnijmy sobie tę lukę między 1827 a 1869. Czyli nasz bohater z takiej małej miejscowości jak Kozłów wyruszył do Kielc. No to tak jakby nasi uczniowie dzisiaj z Kozłowa przyjeżdżali do Małogoszcza. Oczywiście Kielce go oczarowały. Jest szkoła, będziemy to zaraz oglądać. I co mogło oczarować naszego studenta, naszego ucznia? No oczywiście postój taksówek, prawda? Widzimy tutaj konie w rządku poukładane, bryczki, które podwoziły Kielczan i gości w różne miejsca. Poznajemy też ten plac. Ten plac istnieje do dzisiaj. Poznajemy go chyba bardzo dobrze, bo to był rynek kielecki dawny, no i do dzisiaj jest też to rynek. Kamieniczki się nie zmieniły. Budynek. Jeden jedyny rysunek znalazłam, gdzie była data podpisana 1862 rok, ale jest to rysunek. Też poznajemy ten budynek. Tutaj była wyższa szkoła realna. Mówili najczęściej na nią szkoła realna, no nie godząc się jakby z tą nazwą, że wyższa. Ponieważ później o tej szkole powiem, bo to ta szkoła nie miała pełnych praw, jakby można powiedzieć. Idźmy jeszcze dalej, co mogło oczarować naszego Napoleona. No przybliżmy ten napis, dwojga języków. Ta ulica dawna się będzie nazywała, tam u góry będzie jej nazwa, proszę na samą górę. O właśnie, Konstantego, a domyślamy się dlaczego. Dalej idźmy, popatrzymy jeszcze sobie na Kielce, jak wyglądały. Brama krakowska, też rysunek z 1860 roku. Kilka takich rysunków dałam, żeby przybliżyć
No i Kielce, tu już jest gimnazjum męskie, czyli to jest rysunek nieco późniejszy, do takiego gimnazjum chodził Żeromski. Co powiemy teraz o tej szkole? Wyższa szkoła realna. Poziom nauczania był tam wysoki. Tak wysoki, że na przykład nasz bohater, pomimo że ta szkoła nie miała pełnych praw i trzeba było jeszcze kończyć roczną szkołę przygotowawczą w Warszawie, to nasz bohater poszedł tam bez egzaminu. Antoni Formiński był długoletnim kierownikiem, inspektorem, jakby to dzisiaj powiedzieć, i dyrektorem. Bardzo surowy, apodyktyczny, wzbudzał strach u uczniów, wzbudzał taki, można powiedzieć, respekt, by można powiedzieć, no ponieważ za byle co z tej szkoły można było, że tak powiem, być wyrzuconym. Sama męska szkoła, klasy były liczne 80 do 100 chłopców. Proszę sobie wyobrazić, jak utrzymać dyscyplinę w takiej klasie. Wcale nie było łatwo. Więc działy się tam przeróżne rzeczy. Szczególnie znienawidzonym nauczycielem był Pallady Filanowicz, który, no jakby to na dzisiejsze czasy powiedzieć, nie był sprawiedliwy, więc uczniowie wymyślali mu różne figle i znajdujemy niestety naszego Żewuskiego wśród tych figlarzy, którzy organizują spalanie książek, bunt, nie chcą się uczyć po rosyjsku, nie chcą się uczyć łaciny. Musi Żewuski jeździć i tłumaczyć jakby syna. A syn się uczy bardzo dobrze. W gazetach zobaczymy wyróżnienia, jakie on otrzymywał. Jeden z nielicznych, bo albo to było jedno wyróżnienie, albo to było trzy na całą grupę. Szkoła tam, można by powiedzieć, miała niełatwo. Bo wielu uczniów pochodzących ze szlachty zakładało, że jak będzie umiał pisać, będzie umiał czytać, to wystarczy. Wobec tego zrobiono tam jeszcze wewnętrzny egzamin, bardzo trudny egzamin, podkreśliłam to, jest to podkreślone, której dokonywano selekcję, żeby można było tę szkołę skończyć. I tam jest, proszę zobaczyć, na 369 osób, 1/4 przechodziła tę selekcję i dostawała się do tych klas najwyższych. A więc widzimy, że jest to dziecko zdolne, jest to chłopiec zdolny, no można powiedzieć trochę krnąbrny, ale bardzo zdolny. Jak się te Kielce przedstawiały wtedy? No 268 warsztatów rzemieślniczych, szewskich 70, 29 krawieckich według. No i tam takie jeszcze garbarski, stolarski, zdun, mydlarz. Ale dlaczego to wymieniłam? Bo ta strona bardzo w Kielcach była źle oceniana. Według profesora Cabana ta jakość świadczonych usług była kiepska do tego stopnia, że gdy nasi fachowcy jechali do innych miast, to powiedzielibyśmy na dzisiejszy język, dyplom nostryfikować. Nie uznawano tych kieleckich dyplomów. Każdy Kielczanin, łącznie z profesorem Formińskim, łącznie z lekarzem Andrzejewskim, łącznie z największymi dostojnikami sądowymi, każdy miał pole, każdy miał kozę, po ulicach chodziły kozy, każdy uprawiał sobie skibę ziemi, żeby dorobić sobie do pensji, którą wtedy carat nie rozpieszczał urzędników kieleckich. Na taką ilość było tylko trzech lekarzy, trzech felczerów, dwóch aptekarzy. To w Małogoszczy było dwóch aptekarzy. Dwie położne i dwie pielęgniarki. Powstanie trzeba się było posiłkować siostrami zakonnymi z Warszawy. Popatrzmy jeszcze na inne. Magistrat 28, sądy 47. Niech to coś powie nam, jak się ludzie sądzili. Więzienie 15 i jeszcze jakieś tam Towarzystwo Ziemskie Kredytowe, Urząd Hipoteczny, Pocztowy, Leśny. Szkoły. Liczba nauczycieli i profesorów oscylowała około 30 osób, z czego 17 do 20 etatów przypadało na szkołę średnią męską,
trzy na szkołę elementarną, a reszta na Instytut Hillera i dwie prywatne pensje żeńskie. Teatru nie było, chociaż to było takie miasto ważne, natomiast od razu w lukę wpadła włoska rodzina, bardzo bogata. Lardelli wzniosła ogromny dwupiętrowy dom, w którym mieściła się cukiernia, zajazd i sala teatralna. I teraz jak dojrzewa nasz bohater do powstania? W Kielcach? Po pogrzebie generałowej Sowińskiej, kiedy Warszawa wrzała, pierwsza demonstracja, wszystkie stany, wszyscy ludzie szli za pogrzebem, kiedy rozrywano szaty i nawet koronki z trumny, kiedy pochód prowadził ją na cmentarz. Ta wieś, zanim dotarła, ta wiadomość się jakoś rozmyła. No później druga demonstracja z okazji wybuchu powstania listopadowego. Kielce już obudziły się. Pojawiły się ulotki z podobiznami Tadeusza Kościuszki i Kilińskiego. Wtedy też pierwszy raz wprowadzano pomysły w różnych kobiecych kółkach, które zakazywały zabaw i balów. I pojawiały się kreacje strojów żałobnych, biżuterii żałobnej, ozdób okiennych zdobionych lampasami czarnymi, obrusów, chusteczek, przeróżnych akcesoriów, gdzie dało się wszyć czarny pasek bądź czarny fragment. W 1961 roku zaczyna się już coś dziać, pojawiają się pierwsze meldunki o niewłaściwym zachowaniu uczniów szkoły realnej, jedynej wyższej szkoły realnej. Wybijają szyby w lokalach, szynkach, sklepach, robi się zamieszanie. Kiedy w Warszawie 1928 roku dokonano mordu na ludności, tutaj już w Kielcach zamówiono żałobne nabożeństwo. Natomiast 4 kwietnia 1861 roku doszło do kontrowersyjnego zdarzenia z księdzem Zajdlerem. Jedni mówią, że to był incydent, inni, że prowokacja. W jednych źródłach znalazłam, że incydent. Ksiądz szedł z wijatykiem do chorego, a żołdacy moskiewscy podpici dobrze. W jednych źródłach znalazłam, że oblali księdza alkoholem, jakąś tam wódką, a drudzy mówią, że obrali księdza atramentem. No, atramentu raczej kozacy nie pijali. Czyli wskazywałoby to na prowokację. Tutaj zobaczymy, poszukamy nazwiska Rzewuskiego. Napoleon Rzewuski, uczeń klasy drugiej, wyróżniony na forum całej szkoły. No, doszło to do gazety, ale też więcej tych nazwisk tu wyświetlamy, bo Bożencki to przyjaciel rodziny. Patrzcie, tutaj samych Saskich jest aż trzech. Karol Stojowski to uczeń z Lasochowa, akurat Stojowscy wtedy byli w Lasochowie. Także sama śmietanka naszego regionu znajdowała się w szkole Hillera. No i tutaj ten Hiller, który tam się podpisał. Tu jest bardzo, bardzo kiepska jakość, ale tam już na zielono zrobiłam Napoleona Rzewuskiego, żeby widzieć, znowu wyróżniony jako bardzo dobry uczeń. No i teraz pójdziemy do okresu warszawskiego. Marymont. Marymont wtedy był wsią. Znajdowały się tam budynki piękne, pałacowe. I tam w 1816, 17, 18 urządzano szkołę, właśnie Instytut Agronomiczny. Dlaczego tam zdecydował wysłać syna Rzewuski, a planował dla niego wykształcenie techniczne? Ponieważ ta szkoła miała wysoki poziom rolniczy, wykładali tam wspaniali nauczyciele. Miała wysoki poziom leśnictwa, a jak widzieliśmy, Kozłów był otoczony lasami. Lasy zaczynały być ogromną wartością. Można było drewno sprzedawać, rozwijał się przemysł meblarski. No niestety myśmy drewno sprzedawali, nie meble. I zdecydował, że wyśle go tam do tej szkoły jeszcze z innego względu. Bał się tej Warszawy, wiedział, że w Warszawie już są rozruchy, więc myślał, że na prowincji tej Warszawy, czyli na tej wsi marymąckiej, nie wciągnie do działalności konspiracyjnej.
O, jakże się mylił. Tutaj jest to na samym dole po lewej stronie jest dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego. W Marymoncie wzywa, żeby się zgłosił na naukę 1860-1861 po lewej stronie, dziesiąta linijka gdzieś. To jest rok. I oczywiście do tej szkoły idzie bez egzaminu. Żywuski czuje się tam w tej szkole bardzo dobrze. Lubi tę szkołę. Tak wyglądał instytut na Marymoncie. No takie zdjęcie chciałam z tych lat. Są lepsze oczywiście zdjęcia, ale tak to wyglądało. Jeszcze na jakiejś furze tam wiozą konikiem jakąś koniczynę. W Marymoncie chyba było największe siedlisko organizacji spiskowych. Tam trafił Żewuski. Chłopak żywy, zdolny, z dużym zapasem, powiedzielibyśmy, wiedzy. Nie musiał się wiele uczyć. I tam spotkał równolatka, który się nazywał Leon Frankowski, którym był zafascynowany. To spiskowiec lubelskiego, właściwie bracia jeszcze, miał drugiego brata. Ale on najczęściej się pojawiał na Marymoncie. Organizowano przeróżne, byśmy powiedzieli na dzisiejsze czasy, figle, ale figle dużego kalibru. Bo jak się zjechali trzej cesarze, to zasmrodzili salę teatralną smarem, nie mogli tego zmyć. Wymieniano fotele, a jak już to wszystko wymieniano, wywietrzono zaczął się spektakl teatralny, to studenci spuszczali w woreczkach znowu jakieś śmierdzącą ciecz, gdzie publika rozdeptywała, no i śmierdziało w całej sali. Te figle były, byśmy dzisiaj powiedzieli, no dosyć przykre dla cara, dla wszystkich cesarzy, bo na przykład wykupiono wszystkie, zorganizowali się studenci, wykupili wszystkie miejsca w pierwszym rzędzie, w loży. Car przyjeżdża na przedstawienie i siedzi sam. Tego typu figle, no to były figlami, ale tutaj zatrzymamy się na Władysławie Żochowskim. I o tej postaci powiem dużo więcej. Otóż Żewuski należał już w okresie marymonckim do dziesiątki spiskowej, którą to dziesiątkę prowadził i kierował Władysław Żochowski. Kim był Władysław Żochowski? Pseudonim Kosa, były oficer wojsk rosyjskich w stopniu majora, prowadził te dziesiątki w tajemnicy. Oni się zbierali na krakowskim przedmieściu, niemalże pod nosem samych Moskali i tam niezmiernie zorganizowany i o dużej wiedzy Żochowski ćwiczył młodych chłopaków i zaprawiał ich do wojaczki, do władania bronią białą, do obsługi karabinów różnych. Pokazywał modele kapiszonowe, gładkolufowe, później modele skałkowe, aż na końcu już taki z nabojem scalonym, to wszystko Żewuski wiedział. Mało tego, to byli tak zorganizowani, że urządzali takie turnieje fechtunkowe, niby pod pozorem zabawy z jakimiś tam kijami, ale się okazało, że to były postawy wyreżyserowane przez Żochowskiego, że to była normalna szkoła fechtunku władania bronią białą. A Władysław Żochowski, oprócz tego, że czuł się Polakiem, że był wykształcony, że był odważny, to pochodził z niezmiernie ciekawej rodziny. Jego brat, to jest właśnie ten Żochowski, który wywarł wpływ niezmiernie na naszego bohatera, Grzegorz. Jego brat Grzegorz uciekł do powstania, proszę sobie przeczytać, zostawił jedynie kartkę na grzywie swojego konia z informacją, że wyrusza do powstania. A więc ten zapał do powstania, ta wielka, byśmy powiedzieli, ten wielki patriotyzm, do którego się musimy zniżyć, żeby zrozumieć postępowanie naszego bohatera. Scholastyka Żochowska, matka, została skazana za to, że nie powstrzymała swoich synów do udziału w powstaniu.
i wyraźnie namawiała do tego innych. No rzadko, która pierwszą chyba taką kobietę dostrzegłam w ten sposób ukaraną, która poszła za mężem, za synem do powstania, a później na Sybir. Scholastyka Żochowska, jej mąż, naukowiec, bardzo zdolny człowiek, mieszkali w Warszawie, mogli synów wykształcić, mogli obrać jakby łatwiejszą, prostszą drogę. To synów tak właśnie wychowała, że obydwaj poszli do powstania. Tenże Żochowski będzie o tyle ciekawą postacią, że jak nasz bohater wyruszył z Puław do powstania, to później jest taka jakby biała plama w jego życiorysie. Co się z nim stało? Jak to się stało, że nie ma go w Bitwie Małogoskiej, że kiedy tabory idą z Bitwy Małogoskiej przez Kozłów i Wierciński też o nim nie pisze? Jak to się stało, że pojawił się w drugiej części powstania, wtedy kiedy już był Traugut, Bosak? Czy poszedł tam dobrowolnie, czy może musiał, czy może dostał wezwanie? I tu by wyjaśniło dużo to nazwisko Żochowski. Otóż oni zostali zaprzysiężeni przez Żochowskiego, czyli ta dziesiątka Żochowskiego była spisana na liście i prawdopodobnie był na liście w rządzie narodowym i prawdopodobnie dostał wezwanie do stawienia się w drugiej części powstania. I widzimy go obok Żochowskiego, bo Żochowski ginie pod Rudnikami, jako bardzo dzielny, odważny, wzywający do boju w pierwszej linii. No postać taka, którą nawet dzisiaj jest nam trudno zrozumieć, jeżeli nie czytamy literatury, jeżeli nie przypomnimy sobie, co wtedy znaczył honor, co wtedy znaczyła miłość ojczyzny, co wtedy znaczyła umiłowanie regionu swojego i rodziny. I zginął ten jego przewodnik, instruktor. Jest taka książka, którą polecam, bo jest dostępna online. To jest Rys historyczny Instytutów Rolniczo-Leśnych w Królestwie Polskim Feliksa Erlickiego. Na tej liście odnalazłam Napoleona Żewuskiego 3 razy. Czyli 2 razy go odnalazłam w Marymoncie, a na ta lista to już jest z Puław. Jak to się stało, że do Puław poszli? No tak, jak powiedziałam, że właśnie w Marymoncie studenci byli bardzo dobrze zorganizowani, ćwiczyli, uczestniczyli w manifestacjach i w trakcie reformy zdecydowano, to znaczy Wielopolski zdecydował, że Instytut Agronomiczny przeniesie do Puław, a z Puław przeniesie też Instytut, tylko że żeński, tam gdzie kiedyś uczyła się Pustowójtówna. Jak się zorganizowali studenci w Puławach? Chyba jedyne miejsce, chyba jedyny system organizacyjny, że Puławy miały oddzielną organizację spiskową, a studenci mieli oddzielną organizację. Bo mówi o tym taka przesłanka. Jak zdecydowano już o tym, że ma powstanie wybuchnąć po tej brance, że powstanie ma być i będzie i wyznaczono datę, to z Instytutu Puławskiego pojechali wysłańcy do Centralnego Narodowego Komitetu z prośbą, żeby zmienić datę powstania. Więc przysiężenie w Instytucie Puławskim miało przez cały czas swojego istnienia kontakt z Warszawą. Do kontaktu wyznaczono właśnie Leona Frankowskiego, tego młodego szlachcica, którym fascynował się Żewuski, który był bardzo ambitny, wzbudzał przyjazne uczucia. Chociaż był bardzo młody, to jednak był bardzo dobrym organizatorem. Władysław Daniłowski, członek rządu, mówi tak, z pogardą: owi puławscy wysłańcy do mnie wprowadzeni, żądając odmiany tego rozkazu niepodobnego do wykonania. Oczywiście nie odwołano powstania. W Końskowoli rozlokowano 10. rotę, tu się już odczytam, bo żebym mnie coś nie pomyliła, 10. rotę 18. Wołogodzkiego Pułku, 2. rotę strzelecką z 5 dywizjami piechoty oraz 4 baterie.
Komitet Centralny nie określił celów, jednak wyposażony w pełnomocnictwo 17 stycznia Frankowski przybył do Lublina, objął dowództwo wojskowe i cywilne. I w ciągu 5 dni zdołał powołać dowódcę oddziałów i wyznaczył cele ataków. I dla młodzieży puławskiej wyznaczył właśnie tę końskowolę. Miało to być totalne zaskoczenie, miała tam być broń, miało tam być wiele rzeczy, zapasy amunicji, w którą to się mieli powstańcy wyposażyć. Na punkt zborny przyszli studenci w komplecie. Ktoś nawet powiedział, że przyszło ich więcej niż było. Bo szacunki są różne. Jedne, że 420, drugie, że 560. Ja na listach tych puławskich, tam w tej pozycji, która wyżej była powiedziana, znalazłam 423 zapisanych studentów. Natomiast przyszli na punkt zborny też chłopi. Być może tutaj jest ta pomyłka. W liczbie około 100 przyprowadził ich ksiądz. No, chcieli się chłopi włączyć do powstania. I to też zasługa studentów, ale także regionu, z którego ci chłopi pochodzili. Pamiętajmy, że co prawda Czartoryskich już nie było, ale ta kultura, którą Czartoryscy wprowadzili, wtopili w ten region, zaowocowała tym, że pozostały szkoły po Czartoryskich elementarne, była szkoła nauczycielska w Puławach i organistów świeckich. Więc ci ludzie czytający, światlejsi, wiedzący coś o kraju, o ruchu, przystąpili do powstania. Niemniej nie było broni i tutaj na punkt zborny czytajemy, jak przyszli studenci. W tym, jak byli ubrani, a więc w surdutach uczniowskich, w jakichś kożuszkach, chłopi byli w kosy, kije, siekiery. 3 dubeltówki, 1 pałasz i 2 pistolety. I tak pomaszerowali na Końskowolę. I od samego momentu możemy mówić tutaj już o zdradzie, bo w Końskowoli mieli zaprzyjaźnionego oficera, który miał im pomóc. No nie pomógł, bo się okazało, że wcześniej już wiedziano o tym, że studenci idą. I praktycznie byliby tych studentów, można powiedzieć, wybili co do nogi, tak kolokwialnie mówiąc, gdyby nie pierwsza kurierka, Millerówna się nazywała, która po prostu ile sił miała, tyle z siebie dobyła, żeby powiadomić studentów, którzy szli z wielkim animuszem, z okrzykami, machając puławiankami, a puławianki to były takie laski, które wypadało mieć wtedy. Laska wtedy była takim atrybutem, nie ozdobą. Były to laski wiśniowe, czasami jakieś kije. Ci, co mieszkali u chłopów czy na stancjach, mieli już jakieś takie dziwną broń, z czego się dało zrobioną. Z jakichś końcówek bron osadzonych, metalowych osadzonych na kije, z kawałków ostrzy sieczkarni, jakieś obuchy, kawałki żelaza i z tym szli wszyscy na Końskowolę. Na szczęście ta dziewczyna dobiegła, zawróciła ich z tej drogi. Nie doszło do spotkania, nie było żadnych strat. Jedyną stratą w tym niefortunnym pierwszym ruchu frankowskiego prowadzącego studentów była śmierć owej kurierki, która przeziębiona dostała zapalenia płuc, nie było na to lekarstwa wtedy i zmarła. Tutaj widzimy strony, tam był oryginał tej książki. Tu się zaczyna już taka historia, kiedy od tego momentu jakby już sam krzywda o sobie opowiada. Pisząc wspomnienia obozowe, zaczyna od Puław. Czyli od tego momentu zaczyna pisać pamiętnik, który później publikuje. I czytamy. Pierwszej nocy powstania, 22 na 23 stycznia, z samych Puław stanęło nas w punkcie zbornym, pisze, 560 studentów szkoły politechnicznej i przeszło 100 włościan. I tutaj
powtarzają to historycy, powtarza to Paź, słynny historyk, powtarza to Strzemski, powtarzają tę liczbę nasi historycy, no to, czyli liczmy, wyszło ich 560 bez broni. No dobrze, że do tego spotkania nie doszło. I tutaj ślad naszego bohatera się urywa. Posługuje się tutaj teraz opracowaniem pana Malickiego, który upublicznił w książce o Wieruszu Kowalskim prośbę właściciela wsi Kozłów. Fragment tylko, bo ta prośba jest w książce, można sobie ją całą przeczytać. Kiedy wybuchło powstanie, syn mój był w Instytucie Politechnicznym w Puławach i na wezwanie moje, zaraz wziąwszy urlop, przybył do rodziców. A temu przedstawiwszy najgorsze skutki mieszania się do sprawy, pozostał w domu do czerwca. Dopiero na wezwanie Bończy, a następnie Chmieleńskiego i zagrożeniu karą śmierci musiał się dostawić i był w oddziale Chmieleńskiego i z tym wyszedł w lasy. Stamtąd odkomenderowanym w ostatnich dniach grudnia przybył z oddziałem gotowym w okolice tutejsze. Tak pisze jego ojciec. Dlaczego tak pisze? Bo oprócz kontrybucji nałożono mu ogromną karę. Ta kara była 1000 rubli, on tam pisze o 1000 rubli, natomiast jego syn, czyli Zygmunt Napoleon, pisze, że ta kara była trzykrotnie nakładana. Ile to było 1000 rubli, to porównajmy ją z kwotą, którą zastali powstańcy w kasie w Małogoszczu, 49 rubli. I dalej jest komentarz, że ta kwota ledwie starczyła na opłatę tego urzędu. Przyjmijmy, że ten urząd był bardzo minimalny, no czyli miał burmistrza, miał jakiegoś kancelistę, no jakiegoś jeszcze drugiego urzędnika do sporządzania jakichś planów, musiał mieć osobę, która sprzątała, minimalnie przyjmijmy 4 osoby. To starczyło na miesiąc na ich wypłatę, natomiast on dostał karę 1000 rubli. Porównajcie sobie Państwo, z czego taką karę można było zapłacić. Zaczyna się rujnacja pięknego kozłowskiego majątku. I teraz mogłam pójść śladem tych wspomnień i po prostu streścić te jego wspomnienia. Ale ponieważ pojawiła się pozycja Zienkiewicza, który polemiczna, momentami nawet atakująca jego postać, zdecydowałam się pójść inną drogą. Poszukałam w dokumentach, w pamiętnikach, wiadomości o Rzewuskim z innych źródeł. I tak, 27 lipca 1863 roku Leonard Gaszyński pisze wspomnienia zatytułowane Opowiadanie byłego studenta Instytutu Politechnicznego w Puławach. Tegoż dnia przyjechała z Kozłowa matka Rzewuskiego w odwiedziny do syna i ona to przywiozła wiadomości o ruchach wojsk rosyjskich. Gdy już obóz stanął gotów do wymarszu, Rzewuska wyjechała pierwsza, lecz w tej chwili dano znać, że poza lasem obtoczyli ją kozacy i zabrali z powozem. Wówczas Chmieleński zaproponował, aby kto chce na ochotnika, pośpieszył ją odbić. Wystąpił syn aresztowanej, Rzewuski, Józef Gaszyński, piszący te pamiętniki, Komornicki, a ogółem kilkunastu konnych na ochotników, którzy też nie zwlekając pospieszyli z odsieczą. Polecono im, aby przy tej okazji rozpoznali pozycję i ruch nadciągających wojsk rosyjskich. W pierwszej wiosce, to jest w Zarogu, niedaleko Karczmy, dognali oni powóz. Kozacy uciekli, a zatrzymana przez nich chwilowo Rzewuska odjechała stąd pośpiesznie boczną drogą. Jeszcze kłopotów nastręcza też imiona nastręczają, bo raz w tym powstaniu jest on Napoleon, drugi raz jest Zygmunt, innym razem już na końcu jest dopiero Krzywda. Odnajdujemy go w opracowaniu Zielińskiego, Stanisława Zielińskiego, moim zdaniem no, jednego z lepszych opracowań o powstaniu styczniowym. Przeczytajmy fragment pod Strojnowem.
Rzepecki dowodził wtedy szwadronem. Rzepecki, któremu Chmieleński, udając się w Świętokrzyskie, zdał dowództwo nad pozostawionym oddziałem jazdy, po 2 tygodniach gnany ciągle przez Moskali, otrzymał wezwanie stawienia się na oznaczony dzień do głównej kwatery Bałtowie. Dążąc w tę stronę w Strojnowie, rozbity został zupełnie przez pułkownika Zagrzyjewskiego, straciwszy 20 ludzi. Garstkę tylko, 11 ludzi, doprowadził oficer Krzywda dnia 25.11.63 roku do Chmieleńskiego. Do tego momentu wydaje się, że jest zwykłym ułanem, był pod Rzepeckim, jakbyśmy to powiedzieli. Po tym fakcie dowództwo nad tym szwadronem objął Edelstein. Rzepecki wkrótce, trochę zbuntowany, wyruszył w okolice Częstochowy. Tam został pochwycony i zesłany na Sybir. Jeżeli chodzi o Chmielińskiego, był bardzo rygorystyczny. Jeżeli uznał, że któryś z dowódców popełnia rażące błędy, po prostu degradował go do stopnia mniejszego, a bądź go pozbawiał. Tutaj też taka sytuacja miała miejsce. I już jest teraz 4 grudzień. Popatrzmy na 4 grudzień, sprawa. I znowu fragment bitwy. Bitwa jest obszerna, długa, nie zmieściłabym się z jej opisem, ale charakterystyczny fragment. Kozacy, postępując z Reszkowa za oddziałem już za słupią, uderzyli na część powstańców, którzy ruszyli byli naprzód, sądząc, że to cały oddział. W zapędzie atoli wpadli na drugą część, która się była zatrzymała we wsi, a odparci uchodzili śpiesznie ku piechocie, na którą znowu wpadła ścigająca ich jazda powstańców. Nie mogąc mierzyć się z piechotą, cofnęli się powstańcy, tracąc przy tej rejteradzie rotmistrza Edelsteina, po którym dowództwo objął Rzewuski. To jest charakterystyczna data. 4 grudzień. Rzewuski jest u Chmieleńskiego, mianowany przez Chmieleńskiego, dowódcą szwadronu. Tutaj jest taki dokument bardzo ważny, mało jest tych dokumentów z tego okresu, ale tutaj, jeżeli to jest rozkaz generała Busaka, i tutaj jak może odczytamy, prawda, tutaj u góry, tam gdzie jest Chmieleńskiego, prawda? O, pułk Chmieleńskiego jest? Jest. I tutaj, no niestety musicie mi Państwo uwierzyć, bo ja to na dokumentach rozszyfrowałam. Jest ten rozkaz podany przez Bosaka. I tu mi Państwo muszą uwierzyć. Może jakieś lepsze. Znajdę w lepszym wydaniu gdzieś ten dokument, bo już we wszystkich programach. I tutaj jest właśnie Rzewuski jako dowódca. Proszę zobaczyć, Chmieleński wyraźnie jest napisany i podpis jeszcze pokażmy. Rozkaz generała Bosaka do sił zbrojnych województwa krakowskiego, Sandomierskiego i Kaliskiego. I podejdźmy jeszcze wyżej, może tu będzie bardziej widoczne, ale chyba tu tylko przeczytamy pułk Chmieleńskiego, Kielecki, gdzie nasz bohater, można powiedzieć, zajmuje tam już jedno z poważniejszych miejsc. Młody chłopak. Więc Rzewuski wiemy, że zostaje dowódcą szwadronu. Jak go widzą jako dowódcy inni? Włodzimierz Witkowski, powstaniec, w pamiętniku zatytułowanym Pod Sowią Górę, pisze: 14 grudnia 1863 roku wieczorem stanęliśmy w Pokrzywnicy w sile około 300 jeźdźców. Jądro tej jazdy stanowili krakusi Chmieleńskiego pod komendą rotmistrza Krzywdy, Zygmunta Napoleona Rzewuskiego. Dzielni to byli jeźdźcy, wypróbowani w boju. Tak określa szwadron Rzewuskiego. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Idą pod Bodzechów. I tutaj dowiadujemy się z wielu pozycji, między innymi Leonarda Ratajczyka, z pamiętników, z opracowań Zielińskiego, że jazda pod Bodzechowem składała się z 5 szwadronów.
Prędowskiego, Turskiego, Rzewuskiego, Antoniego Wysockiego i Piotra Wielobyckiego wraz z kozakami Denisewicza. Opisów tej bitwy przeczytałam co najmniej z 10, każdy inny, ale daje się jakąś linię wyprowadzić. Jest ona bardzo smutna, ta linia, bo jazda w tej bitwie się nie sprawdziła. Zakończyło się to jej rozgromieniem. Chmieleńskiego osaczyli Moskale i ranili ciężko. Po zranieniu zabrali do Radomia, oddali pod sąd i stracili. Przed samymi świętami daty są różne od 19 do 23. Te źródła różnie mówią. Sytuacja była taka, że liczbowo powinni sobie byli poradzić Polacy z tymi siłami, które ich pod Bodzechowem zaatakowały. Niemniej splot dziwnych okoliczności i ataków, jazda spanikowała, zaczęła bezładnie uciekać. I tutaj jest wielki krzyk historyków, że ta jazda się nie sprawdziła. Według wielu teoretyków, między innymi właśnie tego Leonarda Ratajczyka, który twierdzi, że było ryzykownym powierzyć tej jeździe takowe zadanie, ponieważ w całym przebiegu powstania wykorzystywano jazdę powstańczą do podporządkowania jej celem ogólnym, głównie osłonie piechoty i stworzenia warunków do pracy organizacyjnej. I tak było. Jazda osłaniała piechotę, wysyłana była na podjazdy, a tu nagle miała stanąć do walki. Jak czytamy, po tej bitwie bodzechowskiej, po tej klęsce, powstanie w zasadzie chyliło się ku upadkowi. Chmieleński, dowódca, którego wszyscy darzyli wiarą, nadzieją, jakąś miłością wręcz, wybaczali mu jego srogość, wybaczali mu jego posunięcia dosyć w dyscyplinie ostre, dlatego że wychodził obronną ręką z wielu bitew i potyczek, dlatego że był wspaniałym organizatorem, dlatego że liczono, że to będzie człowiek, który poprowadzi powstańców do zwycięstwa. Edmund Wierusz Kowalski w książce, która jest tutaj w bibliotece pana Malickiego, który opracował te jego wspomnienia, pisze tak. Bosak po analizie wcześniejszej, kto winien, kto zawinił, kto to powinien, kto nie powinien, jednak nie osądził Napoleona Rzewuskiego źle, ponieważ rozdzielił pozostałą kawalerię na 4 oddziały. Kawalerię Chmieleńskiego, 60 koni, oddał Napoleonowi Rzewuskiemu pod nazwiskiem Krzywdy. Rudowski poszedł w Koneckie, Radomskie i Opoczyńskie. Bosak, pożegnawszy się z nami, przebrany po cywilnemu, wyjechał z obozu. Krzywda wrócił pod Małogoszcz w swoje rodzinne strony i tuśmy się ciągle trzymali pustkowi i lasów. Czyli dekoncentracja sił. Po prostu niebezpiecznym już było zostać w tej wielkiej grupie powstańczej, która rozchwiała się, która została zdziesiątkowana. Przejedźmy dalej, to są mapki właśnie tego pana Ratajczyka. Szkic tej bitwy bodzechowskiej zrobił pan Malicki. Jest ona też w książce i chwileczkę sobie popatrzmy, jak tu się działo. Tam co Sowia Góra, to tam się spotkali w tym pamiętniku Witkowskiego. Pokrzywnica widzimy, gdzie jest. Czarne strzałki, to są strzałki ruchu naszych wojsk. Tam, gdzie są te dwa miecze skrzyżowane, to potyczki. No i ten Bodzechów, przyjrzyjmy się, jakie manewry poczynili Rosjanie, aby zdezorganizować nasze oddziały, które tam brały udział. Tam jeszcze jest ta rzeczka, później na tym mostku nie mogli się zmieścić, konie w panice, jedni na drugich wpadali, topili się i w wielkim bezładzie cofano się aż do Sienna. W Siennie zatrzymano się, już nie gonili, jak tu widać, już ich ani kozacy, ani nie goniło ich żadne wojsko. Zatrzymali się celem naradzenia się, zorganizowania,
co dalej, jak będziemy dalej prowadzić tą walkę. Czyli Sienno stało się takim ośrodkiem już dekoncentracji, bo zdecydowano, że dalszych walk jest prowadzić niepodobna. Powtarza się to również we wspomnieniach Edmunda Wierusza Kowalskiego, czyli drugi taki dokument, że krzywdę wysłano tutaj w nasze strony, w swoje strony, celem przetrwania, celem organizacyjnym, werbunku, tworzenia dobrego wizerunku, że powstanie jeszcze nie upadło, bo chodziło też o morale, które bardzo po tej bitwie upadło. Gdzie przyjechał Rzewuski po tej decyzji? No przyjechał do Kozłowa. Święta, Nowy Rok spędził w Kozłowie. Był dobrze przecież wiadomo przyjęty, ludzie odżywieni, wypoczęli. To długo nie trwało. Jak wyglądał Rzewuski? Nie ma zdjęć jego młodości. Mnie też się takich zdjęć nie udało zdobyć. Ale jest pamiętnik powstańca z 1863 roku i z 1864, Bończach, Miareński, Bosak i Krzywda, wydany i opatrzony przez Zygmunta Sulimę. Warto tam do tego pamiętnika sięgnąć, bo teraz przeczytamy o tak. Młody nasz dowódca Napoleon Krzywda, syn miejscowego obywatela, dobrym humorem, sympatyczną osobistością, dodawał nam kurażu i otuchy, krzepiąc upadłych, rozweselając smutnych i ciesząc nas nadzieją pomyślnego obrotu naszej sprawy z następującą wiosną. Jak dalece jesteśmy łatwowierni, jak chciwi na najmniejszy błysk nadziei, jak chwytamy każdą nowostkę, choćby wcale nawet nie była prawdopodobną, dowodem tego było ogólne prawie przekonanie, że w końcu lutego 1864 roku, że z wiosną rozpocznie się powszechne, silniejsze jak dotąd powstanie, podtrzymane zbrojnym wdaniem się zagranicznych mocarstw. Rozchodziły się słuchy o formujących się oddziałach na Litwie, w Wołyniu, w Lubelskim, w Galicji, słowem po wszej ziemi polskiej i tak dalej. Ale cofnijmy się jeszcze tutaj do góry, bo ten fragment jest moim zdaniem pomnikiem dla naszego regionu, pomnikiem literackim napisanym. Włóczyliśmy się przez cały miesiąc i styczeń i luty wśród najtęższych mrozów, ciągle ścigani i tropieni z wściekłością i tylko dokładnej znajomości okolicy, w której każda ścieżka była nam znaną, zawdzięczaliśmy swoje ocalenie. Wymykaliśmy się, będąc nieraz otoczeni ze wszystkich stron dróżkami i wertepami, gdzie tylko wilk i lis mogły się przedostać. Po większej części schronieniem naszym były lasy w okolicach Włoszczowy, Secymina i Jędrzejowa. Bardzo rzadko udało nam się przenocować gdzieś pod dachem. Zwykle bowiem wybieraliśmy odludne i niedostępne miejsca, samotna stodoła i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, czy oni by przetrwali, gdyby nasz region słynął z donosicieli. Gdyby to byli ludzie, którzy by ich kroki zdradzili, donieśli. Proszę sobie wyobrazić, czy ponad stukonny oddział, bo pod Miernicami było ich 120, utrzymałby się bez dostaw żywności, bo nie było. To jest styczeń, luty, marzec i początek kwietnia, ponad 100 ludzi i 100 koni. Trzeba było wyżywić, trzeba było tych ludzi ogrzać. Trzeba było im pomóc walczyć z maleńkim, ale jakże uciążliwym wrogiem, jakim były wszy. Dzisiaj mamy koronawirus, a w owych czasach były wszy. My sobie nawet nie możemy wyobrazić, jak tym ludziom było ciężko żyć z tym robactwem. Mieli czerwone rany na skórze pod pachami, ropiejące, czerwieniejące, bo nie było metody walki z tym robactwem. No, metody były takie, że zdejmowano koszulę, gotowano w kotle. No i to był jedyny sposób, że można było sobie odzież oczyścić z wesz. No było też taki sposób, jako ciekawostkę podam, tak zwane wędzenie spodni. Więc
Nad ogniskiem ustawiano rusztowanie, spodnie wypełniano gałązkami igliwia bądź jakimiś innymi gałązkami, jedliny bądź no, zwyczajnymi patykami. Od dołu puszczano dym i w ten sposób, wędząc te spodnie, pozbywano się tego uciążliwego lokatora. W kociołkach domowego, takich osobistych kociołkach, bo oni takie mieli osobiste kociołki, bo przecież nie prowadzili za sobą taborów, no to któryś kociołek wybierali i wkładali paski szarpi, te, które służyły im na bandażowanie, w okolice krocza bądź pach. I wtedy te stworzenia rzucały się na te czyste paski bawełniane, wyciągali i też gotowali, żeby się pozbyć tego robactwa. W takich warunkach Rzewuski zdołał tutaj nie tylko przetrzymać, powiedzmy tak kolokwialnie, tę grupę ludzi, ale jeszcze ciągle myślał, jak uciec, gdzie się schronić, jak schronić ludzi, jak nakarmić ludzi, jak nakarmić konie. Przed rocznicą powstania styczniowego, weźmy dalej, tu jest też mała widoczna ta mapa, być może wezmę lepsze. Te ruchy Rzewuskiego, proszę tak jeszcze powiększyć, żeby widać było nazwisko Rzewuski. To jest mapa ruchów Rzewuskiego. I tutaj zobaczymy, o, Rzewuski jest widoczny, ja też muszę podejść może. Tutaj jest Rzewuski, będę teraz o tym mówić. Poszedł do Jędrzejowa, będziemy mówić o Rzewuskim, który poszedł do Szczekocin, do Włoszczowy, tam go też widzimy. I do Małogoszcza, Złotniki. I tutaj się strzałki nakładają wielokroć. Będę też o tym mówić. Otóż Bosak postanowił w celach, w takich zostali wysłani, agitacyjnych, naboru nowych chętnych do powstania, postanowił, że w Bodzentynie urządzi rocznicę powstania styczniowego. No ale jak to zrobić, żeby to w miarę spokojnie ta uroczystość przebiegała? Więc zlecił Krzywdzie zaatakowanie Kielc, zaalarmowanie, bo trudno mówić o ataku, jak wszystkich ich było 100-120. Po to, żeby tam wzbudzić niepokój, żeby oni mogli tę uroczystość przeprowadzić. Zaproszono mieszczan, zaproszono chłopów, odczytywano różne odezwy, ulotki, obietnice. No taka akcja propagandowa miała być. Drugi cel to był taki, że w okolicy Cisowa gromadzono powstańców i Rosjanie wyczuli ich tam. Chodziło też o to, żeby dać możliwość tym powstańcom gromadzących się w okolicy Cisowa na sformowanie się, no i dalszy wymarsz gdzieś, żeby po prostu, jakby to się dzisiaj powiedziało, zająć ich. No i 120 ludzi Rzewuski dzieli na cztery grupy, na cztery oddziały i równo w noc wybuchu powstania atakuje, alarmuje Kielce, Szczekociny, Jędrzejów i Włoszczowę. Można powiedzieć, czegoś takiego Rosjanie się nie spodziewali. W Kielcach wytoczyli armaty na rynek, spodziewając się, wszystkie te miasta spodziewały się, że to na nich ten atak nastąpił. Uroczystość udała się w Bodzentynie Bosakowi. Jak również osiągnięto ten cel, że kiedy już Rosjanie zorientowali się, że to tylko jest alarm, to ruszyli w lasy cisowskie, ale zastali już tylko puste obozowiska i ślady po obozach powstańców. To była jedna z jego bardziej brawurowych i bardzo odważnych akcji. I teraz wiele potyczek pod Mieronicami, pod Krasocinem, szalony Lotki, no, któremu by też można poświęcić wiele uwagi, pod Oksą. Oddział się uszczupla. Kielce obsadzone, Jędrzejów obsadzony, Włoszczowa obsadzona. W Małogoszczu jeszcze nie było ścisłej obsady, ale już była przygotowywana, że Rzewuski już nie ma ruchów. Dwory nie chcą go przyjmować. Oksa spalona. Do Kozłowa nie pójdzie, bo w Kozłowie w same święta wielkanocne w liczbie około 200 ludzi okupowano
Kozłowski dwór, Ludwinowski dwór i Henrykowski, Słupek, Borowiec. Wszystkie punkty, gdzie mógłby się Rzewuski pojawić, zostały obsadzone. Drobne potyczki kończyły się tym, to były drobne potyczki, bo mogli jakąś szpicę, mogli jakąś czujkę zlikwidować, ale nie mogą podjąć regularnej walki, bo jest ich za mało. Nie mają amunicji. Tutaj jest raport. Ostatni transport, jaki przyszedł do Bosaka na całe powstanie 25 stycznia, to były 132 sztucery, których ileś tam było uszkodzonych i zepsutych. Praktycznie nie mieli czym już walczyć. Zostawała broń biała, sztylety, pałasze, szaszki zdobyte na i karabinki. Nie podejmują walki, bo nie są w stanie. Są zmarznięci, są niedożywieni, konie są wychudzone, gdzie obierał miejsca na noclegi. No choćby taką owczarnię jak w Mieronicach. Jak jedziemy na hektary w Mieronicach, to nie ta pierwsza dróżka, tylko ta druga dróżka prowadzi w prawą stronę i tam była owczarnia. Tej owczarni 25 marca przybyli, to był Wielki Piątek, licząc, że jakoś się tam im to uda te święta przetrwać, bo się okazało, że osobisty adiutant Czengierego rozpowiadał wieści, że na okres świąt żadnych działań wojennych nie podejmuje Czengiery. No oczywiście to też były tylko takie sobie opowiastki. I kiedy od strony Jędrzejowa, tam od strony Wygnanowa, bo to była inna droga teraz niż ta, idzie szwadron kozaków, Rzewuski znowu ucieka. I całe święta rozproszeni są w lasach małogoskich, włoszczowskich, podzielił znowu na pięć części swój oddział, żeby przetrwać. Jeszcze w Krasocinie drobna potyczka, ciągle czeka na posiłki. Z Bosakiem nie ma kontaktu, kolejni kurierzy nie wracają. Gęste piekiety kozackie są już tak rozmieszczone i w takich punktach, bo i kozacy się nauczyli tego terenu, że praktycznie Rzewuski nie ma szans nawet na przetrwanie. I tutaj jest ta końcówka tego powstania, niezbyt jasna. Wiadomo, że od Bosaka wyszedł rozkaz, który mówił, że i zezwalał Rzewuskiemu na rozpuszczenie oddziału. Wiadomo, że taki rozkaz wyszedł. Tutaj się źródła rozbiegają, że Rzewuski sam o tym zdecydował. Inne źródła mówią, że dostał taki rozkaz i rozpuścił oddział. Resztką oddziału, to było już po tej mieronickiej potyczce, nikt nie zginął w tej mieronickiej potyczce, bo nasi powstańcy po prostu uciekali. Pod osłoną lasu tu wycofali się na górę Przeczki, górą Przeczki poszli tutaj na Sabijanów, na Kamienną Górę, część się skierowała na Sabijanów, część ku Pierzchnicy. Znowu ich zebrał w lesie, podzielił i powiedział, że spotykamy się w obozie ciesielskim, który nazywają Rzekietka. To są nasze bliskie strony tutaj. Proszę sobie wyobrazić nocowanie pod gołym niebem w warunkach styczniowo-lutowo-marcowych. Jak przetrwali, jak wytrzymali tak długi czas, to jest już dzisiaj nie na nasze wyobrażenia i na nasze zdrowie. Jak wyglądał Rzewuski, bo cały czas trzymałam Państwa w napięciu, że nie mamy jego podobizny. Otóż poszukując żyjących członków rodziny, nie wiedziałam, czy znajdę, czy nie znajdę. Znalazłam dwie nitki, które doprowadziły mnie do tego, że uzyskałam podobiznę Zygmunta Napoleona Rzewuskiego. I proszę zobaczyć, tutaj już jest Zygmunt. W listach od czasu powstania jest Zygmunt. Nie wiem, czy to zrobił sądownie. To jest jego druga żona, Maria z Postępskich. Jedźmy dalej, zobaczymy jeszcze jedno zdjęcie. Dwa zdjęcia mi się udało uzyskać, żeby ożywić tego człowieka. Od prawej strony patrzmy, ten młody człowiek i ta siedząca młoda, piękna dama,
To jest dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, którą miał z kurierką powstańczą Troczeską, która go wspierała, jeździła do niego. Ich uczucie przetrwało bardzo trudny okres czasu, rozłąki paryskiej i gandawskiej. I z tego małżeństwa było dwoje dzieci. Jego żona, pierwsza żona, której nie mam podobizny, zmarła na gruźlicę w wieku 35 lat. Po niej była właśnie Zofia, która też chorowała na gruźlicę i też zmarła młodo. Natomiast linię pociągnął Witold, ten, który tam stoi w mundurze. I ta linia, i z tej linii mam pewne zdjęcia. Jeszcze inne, które będę prezentować w innej, z innej okazji, bo za dużo byłoby dzisiaj. Tamte widzimy dwie dziewczynki takie małe. To te dwie dziewczynki to są jego córki, tego naszego bohatera, z drugą żoną, która stoi obok niego, młodziutka żona, o 30 lat do niego młodsza. No a ten pan z tym wąsem, rozpoznajemy go z tamtej fotografii, to jest nasz bohater w wieku no, około 50 lat. Nie zidentyfikowałam nawet z rodziną, kim są dokładnie te cztery postaci z lewej strony. No tylko tyle, że na pewno są to z rodziny Postępskich. I ród pociągnęła znowu Marylka, to jest ta starsza. Henryka nie wyszła nigdy za mąż. Tych Henryk było tam dużo, aż można się zagubić. Tak wygląda rodzina Żywuskich dzisiaj. Mam kontakt z linią po Witoldzie, mam kontakt z linią, linia po Witoldzie jest w Trzebnicy, linia po Marylce jest w Warszawie. Chciałabym serdecznie podziękować panu Mariuszowi Bazylewiczowi, panu Mirosławowi Skrobotowi za skierowanie moich zainteresowań na postać Zygmunta Napoleona Żewuskiego, herbu Krzywda, rodem z Kozłowa. Chciałabym podziękować rodzinie Żewuskich z Warszawy i Trzebnicy oraz panu Stanisławowi Ossowskiemu, krewnemu po kądzieli, za fotografie i dokumenty dotyczące rodziny. Również serdeczne podziękowania kieruję w stronę pana Adama Malickiego, którego opracowanie o Edmundzie Wieruszu Kowalskim utwierdziło mnie w przekonaniu, że to postać wyjątkowa, że do wspaniały dowódca i wart jest pochylenia się nad jego losem powstańczym. Dziękuję serdecznie pani Annie Stypuła za podzielenie się wieloma wiadomościami z naszego regionu. W ubiegłym roku, w lutym, odbyła się msza z okazji 177. rocznicy urodzin Zygmunta Napoleona Żewuskiego, herbu Krzywda. Wiele osób zaangażowało się w tę uroczystość. Chciałabym podziękować księdzu Jerzemu Koronie, proboszczowi kozłowskiej parafii, za celebrację tej mszy oraz wszystkim, którzy w tej mszy uczestniczyli. No i na koniec najbliższym tutaj z mojego otoczenia, przyjazne środowisko kulturalne naszego regionu pomaga mi w realizacji wielu moich inicjatyw. Serdecznie wszystkim dziękuję. Do następnej prelekcji.